Cześć Remigiusz. Siema. Wiesz co, zawsze jak podaję godzinę, albo trzymam się jakieś godziny, albo mam wyznaczone jakieś godziny, to zawsze daję dupy. Ostatnio miałem zrobić stream 2.4H, postreamowałem 6, ostatnio miałem zrobić krótki stream i streamowałem 20 godzin. No na przykład, no dobra, czekaj, no to gramy po prostu, do 18 na przykład. Nie mówmy do kiedy gramy, po prostu grajmy. Nie, nie chcę mi się streamować dzisiaj, jak takie rzeczy robisz. Wyłączam streama, jak zaraz będziemy grać do 18 i leci szantaż. Czemu te konto? Bo zdekejowało? I jest w niej opłakanym stanie, tylko proszę, nie wchodź na moją historię na tamtym. No ja wiedziałem, ale to generalnie konto nic zmienia. W sensie... Zmienia! Nie zmienia nic. Wyobraź sobie, że jestem chujowy na snowboardzie i mam chujową deskę, ale ktoś by mi dał lepszą deskę, to bym chociaż myślał, że trochę lepiej jeżdżę i nawet jakbym w to wierzył, może by to sprawiać, że jest, trochę jest takie jeżdżę. Przysłowie o baletnicy, znasz? Znam. No. No dobra, ja po prostu oszukuję swój mózg, że coś to zmieni, przez co mam lepszy mental i co mi na to powiesz? Że za 4 gierki to nie będzie miało znaczenia. Znaczy nie ma to, że... Mój mental jest lepszy, bo tam mam 15 porażek chyba z rzędu. A może z taksów? O kurde, wjeżdżam z taksusem. Będzie git, bo Gangplank jest słaby w early. Nie pierdolę, ty to w ogóle zagrałeś w Nasusa. Nasus jest dobry tu, Nasus jest dobry. Jak w Gangplanka jest dobry? No, moje myślenie polega na tym, że... Że nie myślisz chyba. Nie, cicho. Moje myślenie polega na tym, że jeśli Gangplank jest słaby w early, to znaczy no nie robić jakoś super dużo, to mam szansę się wyskalować. Ale to nie jest tak, że Gangplank się skaluje turbo lepiej. Od Nasusa? Jest troszeczkę jakby kontrol na ciebie poprzez true obrażenia, poprzez to, że ma dobry landing phase, poprzez to, że ma spajki, które są znaczące dla niego, wydaje mi się, dla siebie. Wydaje mi się, że Gangplank jest dość mocno pokrzywdzonym Herosem i odstaje mocno i nie wydaje mi się, żeby nie wiem, w 40 minucie Gangplank mi coś zrobił. Wziąłem Face Rusha. Oj. Mam Face Rusha i mam Ghosta, no co mi zrobi Gangplank na full buildzie, ja i on. Nie no, ale prawda jest taka, że ty masz raz pika i ty... Ale czemu my dyskutujemy? Bo ja dyskutuję o tym, że ty bierzesz tego last picka, a ten last pick jest bezużyteczny. Może lepiej mi go dać. Nie wiem, ty zawsze musisz się przyjechać do czegoś, mać. No jak się przyjebać, nie, dobra, niech widzowie mi... Twoi widzowie mnie czasami nienawidzą, nawet powiedziałbym więcej. Czy jest diff tego, że jak last pick pikuje postać, która idzie even w najlepszym tak przypadku, spokojnie, jak to sam grała. Dobra. No bo kurde, pikuj w... Powiem ci tak, najlepiej się popłacz, 3 dni odpalaj streama, odpal kasta. Ale ja się nie płaczę, po prostu... Do HL-o w Lidze Legend. Ale stary, chillowałem se w LoL'a, gadam se z wami, teraz się wespięty, już mi się grać w tą grę nie chcę. No bo takie samo, dobra, po pierwsze, wiesz dlaczego nie, bo masz D4 i udajesz wyluzowanego. No ja się chilluję, no. Nie. Brusy chillowanie w LoL'u, panowie. Brusy chillowanie w LoL'u. Kto ogląda jego streama, wie, że to jest zakłamane gówno. Nie wiem, nie gram Nexta jak coś. Dobra. Chcesz to kogoś innego, kurwa, najeżdżać? Spoko, gilotynka będzie. Nie ma znaczenia. Ja tylko się spytałem, czy nie ma sensu po prostu brać postaci, która wygra w tego Gangplanka i go zmieść. Okej, okay, ale powiedziałeś to w taki sposób dość mocno pretensjonalnym. No bo do każdego bym tak powiedział, jakbym miał randoma na last picku i by piknął mi na susa w Gangplanka tylko po to, żeby zremisować linię, no to bym powiedział co za świr. A że jesteś moim partnerem, to się ciebie pytam, czy nie chcesz krajmować wyżej coś punktów. Ale, ja ci powiedziałem, że Nasus wygrywa w lejcie na Gangplanka według mnie, może nie mam racji, no. Kto wie, no. Nasus w ich postaci jest giga. Ale generalnie spoko. Tylko chodzi o to, że był pomysł przybicia twojego maksymalnego piku. No. Ja ci no i jak... Nasusem. No dobra, to mnie nie kop... Dobra. Przed gierką. Ale ja się nie kopię. To się obroń, powiedz mi coś, a nie mówisz, ja wyłączę tego streama, zachowujesz się gościu jak, nie wiem, gwizdek ci kupię do samoobrony.
będziesz sobie gwizdał. Kiedy będziesz miał dość, będziesz gwizdał, dobra? W sumie mogłem do Ranf Ringa wsiąść. Ty kurde, żebym go dawno zabił, jakbym wziął do Ranf Ringa. Miał być po linii? Ale nie. To nie. To nie ma nic po linii, człowieku. To jest po prostu to. Moc. Moc mózgu. Vladimir go nie ma. Niesamowite, kurde. Ty, ale ty musisz pójść spać dzisiaj jakoś późno. No, myślałem o jakiejś 20. To idealnie, do 20 można grać. Zobaczymy, do której będę grał. Nie, pierdolę, zobaczymy. Nie każ... Gdzie stary Rano Bruce? Stary, nie każ mi o tym myśleć. Jak ja myślę, że muszę coś robić, to mi się nie chce, no. Grajmy po prostu. Ostatnio musiałem zrobić 2-4H, zrobiłem 6, a nie musiałem, chciałem zrobić krótki... Nie musiałeś zrobić 2-4H, to był twój pomysł 2-4H zrobić. Każdy ci mówi, że to jest chuje pomysł na stary WoWa, bo WoWie nic nie może robić. I byłeś zdziwiony, że miałeś 200 widzów o 4 w nocy. Ha. Remek, nie gadajmy o tym, grajmy, serio. To tylko przeszkodzi. Po prostu, grajmy, ja nie chcę tym myśleć. Napisam. Ty, bo fa... Ej, powiem wam, fajnie mi się gra pod te Max E, a z AR-ami byłoby to jeszcze lepsze. Przepraszam, czy ty maksujesz E na niego? Tak. Póki co dobrze działa, jak coś. I ograłem Lesina. No gang. Ograłeś go mega, widziałem, no. Mega. O! Podanie. A, w końcu Lesin piłkarz. Znacie jakiegoś dobrego tego? Pomocnika, co podaje piłki, co się strzela? To się skrzydłowy nazywa, nie? Dobrze mówię? No bo jest atakujący, czyli ci, co strzelają bramy, ale są ci jeszcze po bokach, nie? Co podają piłę. Też ważna rola. W pomocnikach czy jak? No bo nie pamiętam. No jak się nazywałem? Ronaldinho miał tą pozycję, grał. Ronaldinho nim był. Jaki Ronaldinho? Co ty krzyczysz, jak ten Ronaldinho nie ma już piłki nawet w sobie, a ty krzyczysz Ronaldinho, kurwa. Mi się wydaje, że pomocnicy największą robotę robią. Dobry pomocnik, jak poda dobrze piłę. Na pewno zaraz ktoś da do tego zapkę. A dostałeś zapkę do tego? Ej, Bob Parley, nikt chyba, by był alercik, czy nie było? Mógł się OBS zbudować po tym disconnectie. Będzie okej, okay, pod tym względem. Wow! No to? Dlaczego? E, właśnie, jest agryka, jest już odpalam. Zrobię tylko dokładnie. A kiedy te zmiany wchodzą na dwudziestolecie? W październiku czy nie? I tak, dupczu żony Lewandowskiej? Nie, miałam totalnie w p***e, kto kogo dymał. Może Martę na gofrach? No coś miałem wyje***. Wy czemu, nie wiem, zaczepiasz mnie znowu? Ale masz wyje***, no to git. No tak, mam, ale irytuje mnie fakt, że szukasz zaczepy. No bo jestem zaczepny chłopak. Nie, no się teraz poufalasz, mały. Chyba się krówka rozbrykała. Ryku, no zaspikowałeś mi na susa, nie? W Gangplanka. Nie wefraj się. No właśnie, trochę się zesrałem. No nadaj ci krzywu ptaku. Gra się nawet nie zaczęła, poradziłem. Ale jak dobra? Nie, no nie mogę tego słuchać. Lepiej się nie wypowiem już. Wiesz, że żeby kamerę na temat tego na susa. No i zajebiście, nie masz 3-2-3, jest poradzone. Mogłem się bić do końca. Boom.
Jaki mam plan na dzisiaj? No plan był taki, żeby grać cały dzień z Bruce'em, ale Bruce się okazało, że... Ale Bruce, co się okazało? Nic się nie okazało, gramy. Jezu. No, pyta się o plan, no chodzi o... No, plan był taki, żeby grać cały dzień, ale wydaje mi się... Ale, stary, nie wiem, tylko byś zakładał, że coś się wydarzy, no graj po prostu. No to kurwa, ale to czekaj, no kurwa, ja muszę wiedzieć, no bo się ze Slayem chcę umówić na przykład Deadlocka wtedy, nie? Jak nie będziesz grał cały dzień, no to dlatego się próbuję dowiedzieć, że będziesz kurwa grał do tej 18. W porządku, jest to jakiś argument. Planuję to konto wyprowadzić z gówna, w którym aktualnie się znajduje. Tak, dzisiaj będę odpyskowywał Remkowi. Będziesz? No bo jak jestem zmęczony... Będziesz? Jak jestem zmęczony albo na przykład nie spałem, to jestem bardziej taki bojowy i taki bardziej mam wyjebany. Ale nie, co będziesz? Odpyskowywał. Na razie ty się popłakałeś, nie? Jak się popłakałem? Ty się przysrałeś, stary, jak gołąb, który sra na biało na czarne auto. Gra się nawet nie zaczęła, jest dyskusja. Zabawię farmazony, że nas jest dobry w gangplanka. I jeszcze maksujesz Ena, chłopa. Nie przegrałem linii. Udało się. No to widzisz, czyli się jednak wysrałeś. Wiesz czego była potrzeba? Potrzeba była od twojego Volibera w trzeciej minucie na topie i potrzeba było tego, że Lisyn się wpił pod turek, więc obaj leśnicy ci pomogli. Może coś na co się jest. Ej, czemu uciekasz od niego? No, Lefina miała mi gangplanka. A właśnie, jaki stomp ma wpływ na mój i gangplanka gameplay? Jak we dwójkę na mapie nie uczestniczyliśmy. To znaczy, Brusik, mój wkład nie miał żadnego już tego na winę, ale... Tak jakby... Po prostu się z nim lałem. Dawaj solo, bo toksycznie z Lemkiem. Nie, Lemek już się pamięta na dzisiaj. Już tego na dzisiaj ustawiłem. Mega toksycznie. Przepraszam cię. Zajebij z tyłu ten nasu z Gangplanka. No, tak to jest dobra postać Gangplanka, no, sobie poradziłeś tak, samemu. Tak jak mówiłem, już sobie go Tom dzisiaj... Tom miał nic do rzeczy. Już sobie go owinęłem wokół palca na dzisiaj, więc chill. Zaraz będzie gadał jakieś głupoty. Albo się smutuje, jak nie będzie chciał mnie słuchać. Wchodzisz na tego, czepiesz się, że nie spałem, pomimo, że nie, że ja będziemy grać, a na przykład 3 razy z rzędu poszedłeś jakoś wcześniej, bo szedłeś na deadlocka, czy tam kończyłeś streama. I ja totalnie nic nie powiedziałem. Pomimo, że mi się tak wtedy nie chciał później solo grać. Więc dobra. Wychilluj, grajmy se, po prostu se grajmy, wygrywajmy gry. Dlaczego poszedłem na deadlocka? Bo cię nie było 3 dni i zaplanowałem sobie tydzień z chłopakami no na granie w inne gierki. No i zajebiście, wczoraj od twojej streama o 16, mówiąc o 14.05, już zaraz odpalasz. Proszę, ja jestem codziennie z rana o 10, codziennie z rana jestem gotowy na 15 godzin w LoL'a, jak zawsze, jak od 5 lat. Jak masz ochotę wbić coś więcej, tak jak powiedziałem, że przebijamy twój pik, no to wydaje mi się, że jest to całkiem możliwe. No to robimy. No i dobra. Tylko trochę więcej wiary w twojego duo partnera i w jego piki. Ale Brusik, możesz powiedzieć, że masz ochotę na Nasusa, ale nie możesz mówić, że Nasus jest dobry jak gangplanka. Bo no, co innego, piknąć sobie postać, na którą masz ochotę, Nasus, a co innego, gang mówić takie farmazony. Nasus versus gangplank. Lolalytics. Emerald plus 51,5% win rate ma Nasus. Zobaczmy poziom Dead Diamond plus. 49,27% inerracji, no okej. Okay. D2 plus 47, no okej, okay, może w masterze. W masterze plus 50% inerracji, 0,17 ma Nasus. Czyli na masterze plus jest porówno, w diamencie Nasus częściej przegrywa. Brusik. Czyli nie kontruje mnie Nasus.
Brusik, fakty są po mojej stronie. Jak jest próbka gier mała, że taki matchup się nie zdarza zbyt często, to znaczy jedno. Czy kto wygra? Dobry Gangplank czy dobry Nasus? Powiem ci tak. Powiedz mi szczerze. Ja ci wytłumaczę moje myślenie. Jeśli wiem, że Gangplank nie jest jakiś super potężny w early game, bo nie jest, to znaczy jak kupi pierwszy item FM-fa z Rushy czy Tantriforce'a, to boli. Ale ja mam wtedy okazję się trochę wystakować. I też może uciupam se tego Triforce'a. Później będę... Zmaksowałeś E. No okej, okay, ale daję ci mój punkt. Jeśli jest jakiś champion, który w early no, mnie nie zgnoi, typu nie wiem, jakiś Dariusz, Kamil, to daje mi okazję, żeby sobie ustawić linię albo stakować. Dlatego pomyślałem, że... Ale to samo ma Gangplank, nie? To samo ma Gangplank. No tak, czyli we dwójkę się skalujemy, ale wydaje mi się, że na czterech itemach Nasus wygrywa na all-inie na Gangplanka. Bo jeśli na ciebie flashnie Nasus z Nimbusem i z Ghostem, to Gangplank będzie raczej panikował. I musiałbym na Solar Bucket trafić, żeby mnie ograł jak chce. Bo tak jest pierwsza reakcja odruchowa przeciętnego gracza LoL'a, diament w dół. Jeśli w ciebie flashuje typ, to pierwszą reakcją nie jest jakiś counter atak i dobry trade, tylko ucieczka. Mówię o all-inie, tak? Dobrze mówię czy źle mówię, Remek? Gdyby to twoje zawsze miało jakieś przełożenie na grę, to byś był naprawdę wysoko. No ale mam rację czy nie? Jaka jest pierwsza racja? Wydaje mi się, że nie masz racji, no jeżeli twoim jedynym... Dobra. Maksując E... Ale nie mówię teraz o tym. Nie mówię o maksowaniu E. Jaka jest pierwsza reakcja, jak w ciebie ktoś alinuje? Ucieczka czy counter atak? No Gangplankiem? No raczej się na***a, że nie możesz uciec. No wydaje mi się, że każdy wie, czy może uciec od chłopa, co ma face rusha, ghosta odpalonego, czy nie. No jak jest ściana, to wyflaszujesz. Ale jak nie masz ściany, to się na***asz. Klikasz pasywy, klikasz beczkę, klikasz W. Zakładam, że on nie podchodzi tak do ciebie bez beczki przygotowanej. Zakładam, że chłop jest czymś więcej niż debilem grającym GP-kiem. Jakby jak ktoś pikuje GP-ka, to już albo umie grać, albo zagra for fun. Tu nie ma takiego czegoś, co ty mówisz. Moim zdaniem zawsze dobry Gangplank wygrywa na dobrego Nasusa. Ten mecz jest po prostu z***y. Ma szybsze power spike'i, ma więcej obrażeń. Ma większą kontrolę po prostu linii. Jak zmaksujesz E, to może go wypchnąć. No dobra, ale nie musiałeś, wiesz, też na mnie najechać i mogłeś dać mi spróbować grać, no jakbym przegrał. No bo to... kurczę, bo może na losowego Maćka z twojego czatu i z mojego to przejdzie. Ale prawda jest taka, że ty mówisz, że Nasus jest dobry w Gangplank, a to jest zwykłe oszustwo i doskonale o tym wiesz. Ty zagrałeś ponad kilkanaście tysięcy ale gier na topie. Ale ja ci wytłumaczyłem, dlaczego wziąłem Nasusa, bo wiem, żebym się trochę mógł zeskalować. Nawet jakbym się zeskalował gorzej od chłopa. No ja, jakbym miał powiedzieć, to bym powiedział, że Suwer jest odpowiedzialny, zorganizowany. Raczej godny zaufania. Jest trochę k***em, ale wieloma aspektami nawet ja bym mógł się od niego uczyć niektórych rzeczy. Tak nawet ty. No nie wiem, tak powiedziałem k***o, przystraj się teraz, ptaku. No k***a, ty jesteś z***a. Mówisz jakieś słowa, które k***a mają sensu, później się dziwisz, że ktoś się popatrz się k***a. Ty się popłacz. Bo tak ubrałem słowa, tak poprosiłeś na ręce, jakbym miał wygodne ego po tym, jak się przyznałem, że no jestem w czymś słabszy, albo muszę się czegoś nauczyć od kogoś. I to mnie po prostu. Przecież mówiąc, że nawet ty mógłbyś się od kogoś uczyć, mówisz dosłownie odwrotnie niż chciałeś opowiedzieć. Więc się spytałem, jak nawet ty? Bo może źle usłyszałem? No źle słowa wybrałem, no. Dobra, znowu ci zbugowało, znowu się zbugowało to samo. Ta gra jest zbugowana, jak wtedy pamiętacie, na pecie. Zróbcie shota, ja 100% wam gwarantuję. Znowu było dobrze użyte spele. Ale jak on zginął? Aha, DCK chyba dostał. Nie, wyszedł z gry. Ma Ignite, a teraz nie mogę w niego wchodzić tak bezpośrednio. Muszę po prostu do tyłu. Szczególnie, że może być jakiś Jarvan czwarty. Jaki ma sens Lilia? Lilia jest mocna, wy Vlada, tylko po prostu gram jak...
Lilia ma procentówki, Vlad ma dużo HP. Lilia też dużo pali z Heal Redu. Ma to jakiś tam sens na niego. Jaka mam procentówkę Lilia? Na Q chyba, tak? Na coś miała chyba, czy nie? Ale zrobię liczbę całego. No OP jestem Vladimir pod MaxW, ale kurde, akurat teraz mi się no, nie chce grać Vladem, szczerze, no. Ale Braindead jestem Vlad, kurwa, pod MaxW. Holy shit, powinienem to abuzować. Moja babcia gra lepiej w LoL'a od ciebie? Sigma babcia. Ty. O ale z tym flashem. Na shore, może nie zrobią. Jest! Ja, no ale wziąłem, musiałem, no. Ta drużyna jest tak sp***nie. Nie mam jak tego zrobić. No niestety. No nie, no Nautilus wszedł w nich, no i napisał... Nie, to staliśmy, całą grupą staliśmy. Mówisz? No, całą grupą staliśmy. Ja powiedziałem po prostu pójść to, tak myślałem. No, tak podejrzewałem, że pójść mi da to jest karygodny call. Papa, trzymajcie się, dzięki za streamek, papa! Pa.